wieczór, Jolanta Pawlak. Witam w programie Ekonomia Raport. Sytuacja na wschodniej flance NATO, sytuacja wokół Ukrainy nie pozostaje bez wpływu na rynki. Tak jest na przykład z rynkami ropy. Ceny raz rosną, raz spadają. Oczywiście w zależności od tego, jakie informacje przedostają się do nas poprzez agencje. Kiedy agencje mówią o tym, że konflikt wokół Ukrainy się zaostrza, ceny szybują w górę, a kiedy wojska rosyjskie wycofują się na przykład spod ukraińskiej granicy, wycofują się do swoich baz, ceny spadają. Ile potrwają te zawirowania, tego nie wiadomo. Warto natomiast śledzić na przykład ceny złota czy ceny ropy, żeby mieć wgląd w rzeczywistość, w to, co się dzieje. Z ekspertem za chwilę porozmawiam o tym właśnie, co dzieje się na rynku ropy, ale także co dzieje się na rynku gazu w związku z zaostrzeniem konfliktu, być może wokół Ukrainy. Oto, co przygotowaliśmy. Nie tylko sytuacja wokół Ukrainy wpływa na ceny ropy. Drugą składową jest pandemia. Cena gazu wysoka, Europa płaci za swoją naiwność. Doktor Dawid Piekarz, Instytut Staszica, jest moim Państwa gościem. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Wojna to jest to słowo odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki. Ona powoduje takie zawirowania na giełdach, na rynkach między innymi ropy. Będziemy też rozmawiać o tym, co dzieje się na rynkach gazu. No i też nastroje inwestorów, czy też temperaturę podnoszą różnego rodzaju informacje, które do nas spływają, choćby takie, że kolejne państwa wycofują swoich dyplomatów, czy też zalecają, aby mieszkańcy, ich mieszkańcy wycofywali się, wyprowadzali, wyjeżdżali z Ukrainy. No i oczywiście mamy zapowiedź sankcji ze strony Waszyngtonu, możliwych sankcji nakładanych na Rosję w postaci ograniczenia przyjmowania ropy. Już ta informacja wywołała wzrost cen na giełdach, ale to, jak sądzę, panie doktorze, nie jest jeszcze taka konkretna informacja, taka jak gdybyśmy mówili o blokadzie na przykład jakiejkolwiek. Dokładnie, to znaczy pamiętajmy, że przedwczoraj i wczoraj mieliśmy już na giełdach bardzo istotny spadek cen ropy, właśnie dlatego, że spodziewano się, że jak prorokował wywiad amerykański, że od drugiej lub tam trzeciej w nocy nastąpi inwazja. No dzięki Bogu nie nastąpiła, w związku z tym inwestorzy odetchnęli z ulgą, cena ropy zaczęła spadać. Oczywiście to jest trochę tak, że wiadomo, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone zadeklarowały, że nie będą kupować ropy od Rosji w takiej sytuacji. Natomiast pamiętajmy, że w tym momencie jakby pociągnięto za parę innych linków na Bliskim Wschodzie. I na przykład Kuwejt, Katar, Arabia Saudyjska zobowiązały się zwiększyć dostawy na rynek europejski, zarówno ropy, jak i gazu skroplonego. Gazem skroplonym jest tak naprawdę znacznie większym wyzwaniem. Ale pamiętajmy, że nie tylko to, co się dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej, wpływa nam na cenę ropy, bo są jeszcze dwa elementy. Drugim elementem jest oczywiście wciąż pandemia, to znaczy proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili tak naprawdę mówi się o tym, że piąta fala i wariant Omikron okazały się znacznie mniej groźne, niż się pierwotnie wydawało. W związku z tym prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z dalszym boomem gospodarczym, nie będzie lockdownów, będzie normalnie działał ruch lotniczy, a więc zakłada się, że popyt na ropę będzie się kształtował na dość wysokim poziomie. No i trzeci wreszcie element, czyli państwa OPEC, czyli kartelu państw wydobywających i sprzedających ropę naftową, prawie że od dekady próbowały ustalić, no może krócej, od 2014 mniej więcej, kiedy cena ropy naprawdę potężnie spadła, próbowały ustalić cięcia wydobycia, tak żeby tą cenę wywindować w górę. I to im się, mówiąc prosto, ostatnio udało. I nawet pomimo uzgodnienia między sobą pewnych luzowań, pewnego wrzucenia dodatkowej ilości ropy na rynek, tak naprawdę te ilości ropy na ten rynek nie docierają. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze no cena ropy oscylująca między 80 a 100 dolarów, no 100 jeszcze nie było, ale
taka psychologiczna granica, no jest dla wszystkich, którzy wydobywają ropę, znakomita. A po drugie, no oni też widzą coraz szybsze odchodzenie świata, zwłaszcza Europy, od paliw kopalnych, tego, że na przykład wiele państw europejskich, w tym Polska, zobowiązała się, że po 2035 roku nie będą już dopuszczać do ruchu nowych pojazdów spalinowych. No w związku z tym im więcej i po im wyższej cenie tej ropy uda się teraz wypchnąć na rynek, tym dla nich lepiej. Ale oczywiście wiadomości z frontu, informacje o tym, czy wojna będzie, czy nie będzie, czy właśnie Rosjanie się wycofują, czy może naciskają, generuje tak naprawdę, powiedziałbym, skoki i wahania na tym rynku. Znowu te skoki i wahania nie są takie duże, natomiast no, zauważmy, że jednak psychologiczna granica $100 wciąż nie pękła, a to jest w tym wszystkim element dość pozytywny. To jak w takim razie wyglądają dziś te światowe zapasy ropy? Światowe zapasy ropy wyglądają kiepsko, mówiąc prosto. To znaczy kolejnym znowu elementem, który wczoraj został podany, to była kwestia, że Stany Zjednoczone poinformowały o niższych niż się rynek spodziewał zapasach ropy i paliw płynnych, ale to się znowu wzięło z dwóch powodów. Po pierwsze, najpierw była pandemia, kiedy cena ropy była bardzo niska i w związku z tym wtedy no, nikt specjalnie nie robił zapasów, bo się obawiano, ile to wszystko potrwa, czy nie zostaną tak naprawdę z tymi zapasami i wypełnionymi zbiornikami. Potem cena ropy odbiła i wydawało się, że to nie jest dobry czas na robienie zapasów, właśnie dlatego, że cena jest wysoka, a więc może za chwilę spadnie. A jeszcze pamiętajmy, że Stany Zjednoczone, też próbując obniżyć cenę ropy mniej więcej w listopadzie, grudniu ubiegłego roku, wyrzuciły na rynek bardzo dużo, sprzedały po prostu bardzo dużą ilość surowca, które miały zmagazynowany, po to, żeby wpłynąć na cenę ropy. Więc oczywiście to jest tak, że ta ropa nie jest jakoś przesadnie, nie jest jej przesadnie wiele w magazynach, tylko zwróćmy uwagę, że nawet jeżeli mielibyśmy do czynienia z jakimś elementem konfliktu, jak to się ładnie mówi, kinetycznego, rosyjsko-ukraińskiego, no to i tak szlaki morskie tak naprawdę będą bezpieczne. Tutaj, znaczy właśnie, cały plus ropy jest taki, że tak naprawdę to, co my mamy na kontynencie, czyli zaopatrzenie w dużej mierze rurociągowe, jest pewnym ewenementem. Ropa jak świat światem była towarem handlowanym z morza, sprzedawanym przez morze. W związku z tym tutaj szansa na to, że bylibyśmy zaopatrywani po prostu z w miarę bezpiecznych źródeł z Bliskiego Wschodu, zmniejsza ryzyko problemów na tym rynku. Zresztą warto też wspomnieć, że tutaj Polska już od mniej więcej 3-4 lat, 4-5 raczej, mniej niż połowę swojego zapotrzebowania na ropę kupuje z rurociągu Przyjaźń, kupuje ze Wschodu, a ostatnio podpisany kontrakt z saudyjskim Aramco, nawet prezes Obajtek, w momencie, w którym go podpisywał, dopuszczając jakby sojusz Aramco z Orlenem w rafinerii gdańskiej, też mówił, że to jest właśnie taki sojusz, który ma nas zabezpieczyć na wypadek, gdyby coś na wschodzie się potężnie wywaliło. Gdyby się okazało nagle, że ropa surowca nie sprzedaje, albo że tego surowca kupić nie możemy, bo są sankcje. No w związku z tym powiedziałbym, no myśmy już dość dawno zdecydowali się na wybór dość strategicznego partnera, jakimi są Saudyjczycy. W tej chwili decyzją jakby związaną z realizacją środków zapobiegawczych Komisji Europejskiej okazało się, że możemy, że ten sojusz się jeszcze poszerza i zacieśnia. No a pamiętajmy, że tak naprawdę tutaj polskie firmy, zwłaszcza Orlen, jest dość sprawnym graczem na tym rynku i tak naprawdę kupuje tą ropę, oczywiście w małych ilościach, ale to akurat plus, z bardzo różnych kierunków, z bardzo różnych krajów. Czyli mówiąc prosto, umiemy wykorzystywać rozmaite okazje cenowe, okazje podażowe, umiemy tak naprawdę zaopatrywać się w tą ropę z różnych kierunków. I to sprawia, że my tu jako Polska, czyli mówiąc prosto, będąc od zawsze sceptyczni wobec bezpieczeństwa dostaw ze wschodu, no, mieliśmy się po prostu całkiem sensownie zaopatrzyć i przygotować także na trudniejszy czas. No ale wygląda, panie doktorze, też na to, że z tej koniunktury, czyli wysokich cen surowców, to korzysta Rosja, a ewentualny konflikt na Ukrainie spowodowałby także jeszcze wyższy wzrost cen. No okej, tylko że wtedy, gdybyśmy mieli konflikt na Ukrainie i wyższe ceny, no to z drugiej strony prawdopodobnie Rosja byłaby odcięta od światowych rynków. Oczywiście, że jest tak, że Rosja korzysta z wysokich cen surowców i
No i tak się po prostu ten rynek układa. Zresztą no, zwróćmy uwagę, że Gazprom, który w czasie pandemii miał potworne straty, ponieważ cena gazu i popyt na gaz bardzo mocno spadały, no to ten rok ma tak naprawdę rekordowy. I w tej chwili Gazprom jest tak naprawdę pęka w szwach od pieniędzy, który pozyskuje za gaz, pomimo tego, że bardzo mocno chciał dostawy i mógłby tego gazu sprzedać znacznie więcej niż realnie sprzedaje. No, pytanie jest oczywiście takie, czy ktokolwiek z powiedziałbym światowych mocarstw, z największych graczy, zdecydowałby się na całkowite, totalne odcięcie rosyjskich zapasów z rynku. To byłaby taka opcja atomowa, pewnie bardzo dla Rosji dolegliwa, chociaż nie zapominajmy, że Rosja również zdywersyfikowała sobie podaż, to znaczy stała się, bardzo mocno skierowała się na rynek chiński. Jest w tej chwili no, niemal monopolistą w kwestii dostaw gazu na rynek chiński. Jeżeli chodzi o ropę, no to tutaj rywalizuje z ropą z Bliskiego Wschodu. Natomiast taka opcja faktycznie byłaby dla Rosji, tak jak mówię, opcją atomową. Natomiast biorąc pod uwagę, że także również Europa Zachodnia jest dość mocno od dostaw ze wschodu, no, użyjmy słowa uzależniona, no też oczywiście pytanie, czy znaleźlibyśmy tutaj na tyle siły i determinacji politycznej, żeby taką decyzję podjąć. W przypadku tych amerykańskich sankcji możliwych nałożonych na Rosję, czyli ograniczenia dostaw ropy właśnie z Rosji, czy tutaj na pierwszy plan, pan już wspominał o Chinach, nie wysuwają się właśnie Chiny? Około 60% przecież rosyjskiej sprzedaży trafia do Europy, 30% do Chin. No i czy Chiny nie mogłyby się tutaj wysunąć na takiego pierwszego gracza, bo skorzystałyby na tych sankcjach, kupując po prostu od Rosjan taniej? Myślę, że kupowałyby... Znaczy, oczywiście to jest tak, że Chińczycy by... Znaczy, ja raczej wyobrażam sobie tutaj pewne odwrócenie sojuszy. To znaczy w tej sytuacji ropa z Bliskiego Wschodu, która szłaby normalnie, która normalnie idzie do Chin, być może zostałaby przekierowana na kierunek europejski. Natomiast Chiny wtedy bardziej skoncentrowałyby się na rynku rosyjskim. No i raczej nie ma złudzeń co do tego, że tutaj Chińczycy przydusiliby Rosjan cenowo. No tyle tylko, że spójrzmy na to oczami Amerykanów, dla których w tej chwili rywalizacja amerykańsko-chińska jest absolutnie kluczowa, tylko wtedy zapewnilibyśmy tak naprawdę Chinom tani surowiec do rozwoju gospodarki, a więc ten miecz jest dość obosieczny i Amerykanie też po prostu o tym wiedzą. A czy my mamy jakieś sygnały z rynków na temat porozumienia nuklearnego czy z Iranem? Czy ono jest bliskie i czy w końcu oficjalnie ta ropa irańska mogłaby popłynąć na te globalne, światowe giełdy paliw? No, na razie, że tak powiem, nie trafiają do nas optymistyczne, ani też pesymistyczne informacje. Na razie jakby nic o tym nie wiemy, ale pamiętajmy, że Iran jest tu faktycznie kluczowy, bo to, co tak naprawdę wydarzyło się w 2014, dzięki czemu tak naprawdę aż do ubiegłego roku cieszyliśmy się niskimi cenami paliw i niskimi cenami ropy, to było właśnie to, że administracja Obamy zawarła z Teheranem porozumienie atomowe i dopuściła irańską ropę na rynki światowe, co potężnie zbiło jej cenę. Oczywiście no, chodziło nie tylko o obniżenie ceny ropy, ale chodziło też o to, żeby Irańczycy zaczęli rywalizować z Rosją i żeby troszeczkę przegłodzić Rosję, jeżeli chodzi o surowce energetyczne. I to się wtedy Obamie po nieudanym resecie akurat taka opcja ostra wobec Rosji dość mocno okazała się wtedy istotna i można powiedzieć, że ten manewr się udał. Tak naprawdę mówię, cieszyliśmy się bardzo umiarkowanymi cenami ropy. Natomiast no mam oczywiście pytanie jest takie, czy Iran będzie skłonny tutaj zagrać z Zachodem do jednej bramki, a to nie jest znowu takie pewne, bo zauważmy, że w tej chwili tak naprawdę ta Ukraina jest pewną osią konfliktu. Natomiast na dalekich peryferiach tego konfliktu dzieją się duże przetasowania. Spójrzmy, panie doktorze, zatem na rynek gazu. Mamy informację taką na razie medialną, z tego co zdążyłam się zorientować, chyba jeszcze niepotwierdzoną, że takim centrum dystrybucji dla Europy skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych stała się Hiszpania, co jest zresztą oczywiste ze względu na to, że to ona ma tę najbogatszą w Europie infrastrukturę potrzebną właśnie do tego manewru. Ale chcę zapytać, czy to jest na stałe, bo ten transport to jest drogi transport. Wcale niekoniecznie. To znaczy oczywiście, że gaz LNG jest teoretycznie najdroższą formą gazu, jaki można kupić. No ale zwróćmy uwagę, że przez wiele lat myśmy
mając kontrakt jamalski, kupowali z kontraktu jamalskiego tylko tyle, ile naprawdę musieliśmy, a zasilaliśmy się gazem LNG, bo on był relatywnie, paradoksalnie tańszy. W tej chwili cena gazu wywindowana przez wstrzymywanie dostaw przez Rosję od września ubiegłego roku jest już na tyle wysoka, że tak naprawdę Stany Zjednoczone, oczywiście Stany Zjednoczone mają dwa motywy, żeby nam ten gaz sprzedawać. Pierwszy to jest motyw, powiedziałbym, geopolityczny, czyli żeby jednak się Europa w tej gazowej pętli, którą jej Rosja założyła, nie udusiła. No ale drugim elementem jest też to, że w tej chwili bardziej się opłaca ten gaz sprzedać w Europie niż, dajmy na to, na Dalekim Wschodzie, bo on tu po prostu jest droższy. Powiem tak, no trochę wszyscy jako Europejczycy płacimy za za naiwność Europy, zwłaszcza za naiwność Niemiec, ponieważ no, ponad połowa gazu dostarczanego do Europy to był gaz płynący no, przez tradycyjne rurociągi z Rosji, ale też przez Nord Stream 1. W sytuacji, w której w tej chwili ruszyłby Nord Stream 2, to uzależnienie poszłoby jeszcze głębiej. Powiedziałbym, że szczęściem w nieszczęściu jest to, że Europa się zreflektowała, że jednak nie można całkowicie rezygnować z dywersyfikacji, że jednak no, dywersyfikacja jest potrzebna, zwłaszcza jeżeli po drugiej stronie ma się takiego partnera, jak się ma. W związku z tym powiedziałbym, że ten gaz LNG do Europy ma dwa, powiedziałbym, istotne zastosowania. To znaczy z jednej strony daje energię, ogrzewa i napędza, ale z drugiej strony też trochę, powiedziałbym, otrzeźwia Europejczyków i mam nadzieję pokazuje, że tutaj tego typu, że tutaj pełne i całkowite uzależnienie się A od gazu, B od gazu z jednego kierunku nie jest przepisem na bezpieczeństwo energetyczne. To krótko tylko, panie doktorze, proszę odpowiedź na pytanie, czy te unijne magazyny gazem są wypełnione, czy krótko mówiąc, czy jesteśmy bezpieczni? Nie, czy unijne magazyny gazu nie są wypełnione, także dlatego, że Niemcy swoje magazyny jakby sprzedały Gazpromowi, który ich nie wypełniał od ponad roku, przygotowując się do kryzysu, który został we wrześniu wywołany. Natomiast to jest tak, że no my jako Polska, powiedziałbym, mamy swoje zapasy obowiązkowe, które powinniśmy mieć. Jesteśmy w stanie kupować gaz tak naprawdę z każdego kierunku, ponieważ mamy połączenia z sieciami gazowymi wszystkich naszych sąsiadów. No i mamy gazoport, który no w tej chwili spełnia swoje zadanie nawet o tyle, że nie tylko zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polsce, ale tak naprawdę w dużej części to Ukraina zaopatruje się przez nasz gazoport i naszą siecią gazową kupuje gaz z morza. Więc można powiedzieć tak, no Polska okazała się mniej naiwna i bardziej zapobiegliwa niż reszta Europy, dlatego my no, cierpimy z powodu wysokich cen gazu. Bo to niestety jest tak, że cena jakby, no cena wynika z popytu i podaży. No w momencie, w którym zanikła podaż, cena potężnie poszła w górę. Natomiast no mamy, powiedziałbym, dużą gwarancję tego, że nam tego gazu w naszej sieci nie zabraknie. Bardzo dziękuję. Doktor Dawid Piekarz był moim Państwa gościem. Dziękuję. Dobranoc, panie doktorze. Dziękuję. Państwu również bardzo dziękuję. Dobranoc. Do zobaczenia.